Wyniki wyborów w USA nie są wcale aż tak bardzo istotne, jak wielu osobom na rynku się wydaje, aczkolwiek myślę, że nie warto ignorować ich krótkoterminowo. Wiele osób zakłada, że przed nami bardzo ciekawe czasy dla rynku kryptowalut w kolejnych miesiącach, to jednak niekoniecznie na kolejne dni oraz Tygodnie. Oprócz tego warto zwrócić uwagę nie tylko na samą cykliczność czy na globalną płynność, ale także na to, co dzieje się ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ pamiętajmy, że wciąż Jerome Powell trzyma za bardzo istotne lejce gospodarki. Oprócz tego mam dzisiaj dla Was przygotowaną rekordową ilość wiadomości z cyklu puzle adopcji, czego nie możesz po prostu przegapić, więc zostań do końca, łapa w górę. Lecimy z tematem. Na początek sprawdźmy, co się dzieje z ceną Bitcoina. Po ostatniej próbie przebicie poprzedniego ATH, gdzie mieliśmy zaledwie kilkaset dolarów od poprzedniego szczytu, mamy jednak korektę. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, co może powodować tę korektę, to jest oczywiście kilka racjonalnych wytłumaczeń. Na początku warto zwrócić uwagę oczywiście na ankiety. Oraz na strony predykcyjne, gdzie ludzie obstawiają prawdziwe pieniądze na to, co faktycznie prawdopodobnie wydarzy się podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych. I tutaj mamy bezpośrednią korelację pomiędzy tym, co dzieje się z prawdopodobieństwem zwycięstwa Trumpa, a tym, jak ma się cena BTC. Prawdopodobieństwo na zwycięstwo Trumpa spada, tak samo spada cena i nie tylko na rynku kryptowalut, co ważne aby podkreślić, ale także na rynkach tradycyjnych, ponieważ zarówno Nasdaq, ale także SP zaliczają dość znaczącą korektę. To jeszcze nie taką korektę, jakiej nie widzieliśmy w przeszłości, i po wybiciu ATH nie jest to niczym absolutnie dziwnym, co teraz na rynku się dzieje. To jednak zdecydowanie. Co możemy potwierdzić z dość dużą dozą prawdopodobieństwa, to to, że inwestorzy zdejmują nogę z gazu, jeżeli chodzi o aktywa ryzykowne, tuż przed samymi wyborami. A patrząc na lokalny dołek na Bitcoinie, schodzimy nieco poniżej poziomu 67 tysięcy dolarów i od tego momentu się odbijamy. I na obecną chwilę cena Bitcoina dochodzi do 69 tysięcy dolarów. I znów zadziwiająca korelacja pomiędzy tym, co widzimy na rynkach predykcyjnych, a tym. Co się dzieje na wykresach. Niektórzy uważają, że nie ma to żadnego znaczenia. Mówimy tutaj jednak o korelacji, a nie o powodach. To jest moim zdaniem bardzo istotne, aby odróżnić, ponieważ to, że coś z czymś koreluje, nie oznacza, że to coś powoduje dane. Wydarzenia. Natomiast skąd takie duże różnice pomiędzy ankietami a pomiędzy rynkami predykcyjnymi? Przede wszystkim ja osobiście nie wiem, gdzie te ankiety są robione i w jaki sposób i kto w tych ankietach bierze udział. One mogą być, prawdopodobnie są w dużej mierze, randomowe na wybranej części społeczności. Więc myślę, że ani jeden, ani drugi sposób na przewidywanie tego, co się wydarzy, nie jest sposobem idealny, ponieważ aby przeprowadzić prawidłową ankietę, musiała być ona wykonana na wystarczająco dużej ilości osób. Natomiast, jeżeli spojrzymy na ankiety, w zależności od źródeł, wiedz, że w jednych przypadkach wygrywa Trump, w innych wygrywa Harris. Jedynie właśnie na rynkach predykcyjnych mamy tak gigantyczne różnice. I dlaczego akurat rynki predykcyjne wpływają tak mocno na wyceny? Ponieważ zarówno tutaj, jak i tutaj po prostu chodzi o bardzo duże pieniądze. Zauważcie, że mamy ponad 3 miliardy dolarów w Volumenu na tych konkretnych predykcjach. Ludzie kładą tutaj prawdziwy kapitał i ten kapitał jest gigantyczny. I oczywiście, jeżeli zagrywają tutaj, zagrywają także na rynkach zwykłych, nie tylko predykcyjnych. To jest moje dwa centy, dwa satoszy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Jednak dlaczego uważam, że nie ma większego znaczenia to, kto zostanie. Prezydentem w Stanach Zjednoczonych. Mówiliśmy w sumie już o tym kilkukrotnie, w przeciągu kilku ostatnich tygodni, kilku ostatnich miesięcy, to jednak dla przypomnienia, technologia jeszcze nigdy nie przegrała z polityką. To jest sprawa numer jeden. A jako, że technologia, jaką jest blockchain oraz Bitcoin, zdecydowanie podbija cały czas świat, o czym za chwilę jeszcze będziemy mówić w puzlach adopcji, moim zdaniem, przed krypto wciąż bardzo ciekawe czasy, ale. Nie krótkoterminowo, ponieważ widzimy bardzo wyraźnie, chociażby po rynkach predykcyjnych, że jeżeli pozycja Trumpa, chociażby w predykcjach, zaczyna się umacniać, zaczynają umacniać się także rynki i odwrotnie. Więc możemy spekulować na temat tego, co się wydarzy najprawdopodobniej w krótkim terminie, tuż po wyborach. Jest to najprawdopodobniej jeden z tych dwóch scenariuszy. Ja osobiście uważam, pomimo tego, że spora część rynku myśli, że jeżeli wygra Kamala Harris, zjeżdżamy nawet na 30 tysięcy dolarów. Ja osobiście uważam, że jest to. Dość mało prawdopodobny scenariusz, natomiast zdecydowanie korekta, większa korekta, kiedy wygrywa Harris, jest na tapecie jak najbardziej, oraz konsolidacja, być może od razu pompa w przypadku, kiedy wygrywa Trump. To jednak w dłuższym terminie, w czym zgadza się zdecydowana większość rynku, większość rynku uważa, że tak czy siak w kolejnych miesiącach, w kolejnych kilku kwartałach, bitcoin idzie na 100 tysięcy dolarów. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Tutaj mały spoiler, alert. Nikt nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzy. Na rynki wpływa zbyt wiele różnych rzeczy, aby mówić o pewności. Dlatego tylko i wyłącznie mówimy o pewnym prawdopodobieństwie. A po co nam jest to potrzebne? Ano po to, żeby ulokować odpowiednią ilość kapitału na scenariusz, na który uważamy, że jest największe prawdopodobieństwo. To jest moim zdaniem podejście praktyczne, jednak, jak widzimy, niezbyt często. Praktykowane. Wielokrotnie widzimy różne predykcje na różnych portalach, tych także największych informacyjnych, gdzie rzucane są na lewo i prawo różne ceny. Mamy 80-90 tysięcy, mamy także tutaj było 200 tysięcy dolarów w roku 2025. Biorąc pod uwagę cykliczność, biorąc pod uwagę. Globalną płynność, biorąc pod uwagę Halwinki, wszystko co ciekawe na siebie się nakłada. Niezależnie co dzieje się w wiadomościach. Znów w krótkim terminie, tuż po wyborach bywało różnie, w dłuższym terminie kilka miesięcy, kilka kwartałów, mamy kolejne odjazdy, mamy kolejne wzrosty. A jeżeli do tego dołożymy teorię płynności, która idealnie koreluje już od 50 lat z cyklami na rynkach. Tradycyjnych i to ciekawe, odkąd istnieje Bitcoin, także koreluje z właśnie cyklami na Bitcoinie. Zauważcie, że znów, co ciekawe, zupełnie przypadkowo cykl się powtarza. Więc zdecydowanie widzimy więcej argumentów, które przemawiają za tym, że Hossa w kolejnych miesiącach, kilku kwartałach będzie kontynuowana. Jak będzie jednak, oczywiście zobaczymy, ponieważ. Jak mówi bardzo popularne przysłowie na rynku kryptowalut, od rynku krypto oczekuj najlepszego, jednak bądź przygotowany na najgorsze. Więc, według wielu ekspertów, przed nami recesja, według wielu ekspertów, przed nami bardzo ciężkie czasy. Więc pytanie: Czy nie warto przypadkiem, przynajmniej częściowo, budować swojej pozycji gotówkowej, aby ewentualnie właśnie podczas tej recesji, podczas potencjalnych spadków, z tych przecen na aktywach? skorzystać. Oczywiście każdy tutaj musi odpowiedzieć sam dla siebie, ponieważ sytuacja każdego z nas jest po prostu zupełnie inna. Jak się jednak miewa rynek altcoinów? Ostatnio znów dostaje bardzo mocno pod dupie dominacja altów względem Bitcoina, ale także jeżeli spojrzymy na total 3, czyli mamy tutaj market cap wszystkich altcoinów bez Ethera oraz bez Bitcoina, oczywiście, mamy tutaj wybronienie kolejnego bardzo ważnego wsparcia. Z jednej strony mamy bardzo pozytywną rzecz, wybici się tutaj z tego trendu spadkowego, następnie mieliśmy retest, to jednak w tym momencie już trzeci raz testujemy ten poziom. Tak samo jak trzeci raz testowaliśmy tutaj tę górkę, więc w tym momencie pojawił nam się nowy kanał konsolidacyjny. Póki co moim zdaniem, prędzej czy później wybijemy się także górą, to jednak biorąc pod uwagę, w jakim momencie jesteśmy, moment przed wyborami, zdejmowanie nogi z gazu, jeżeli chodzi o aktywa ryzykowne, altcoiny bez dwóch zdań nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród dużego. Kapitału. To jednak moim zdaniem się zmieni, i za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać o argumentach, dlaczego. W jakiej kondycji dzisiaj ma się rynek altcoinów? To dokładnie w takiej, jak widzicie na ekranie. Piertcoin wzrasta 100% w 48 godzin. Kiedy zastanawiamy się nad projektami, które mogą nieść realną wartość, pojawia się kolejny Memcoin, który robi gigantyczne wyniki. I nie byle jaki Memcoin, jest to Pierdkoin. Więc jeżeli zastanawiasz się, w jakim momencie jesteśmy na rynku altcoinów, to dokładnie w takim, czyli rynek altów jest traktowany po prostu jak kasyno. I póki co to się myślał jeszcze w ciągu kilku kolejnych tygodni najprawdopodobniej nie zmieni, aczkolwiek jest kilka ciekawych informacji wokół altów, o czym zaraz. Porozmawiamy. Natomiast idąc dalej i biorąc pod uwagę wybory w Stanach oraz biorąc pod uwagę duży kapitał, który może interesować się bitcoinem, na pewno musimy wspomnieć o tym, co dzieje się wśród ETF-ów. O tyle o ile ostatni tydzień, poprzedni tydzień obfitował w gigantyczne przepływy. Zauważcie, mieliśmy niecały miliard w środę, niecały miliard pozytywnych przepływów w czwartek, po to, aby ten tydzień rozpocząć negatywnymi. Przepływami. Tylko wczoraj mieliśmy najgorszy dzień od maja roku 2024, jeżeli chodzi o negatywne przepływy. Ponad pół miliarda dolarów zostało sprzedane przez inwestorów inwestujących w Bitcoina poprzez ETF-y. Co ciekawe, jedynie inwestorzy poprzez BlackRock nie panikują. Czy wiedzą coś więcej od innych? Oczywiście czas pokaże. Natomiast jeżeli spojrzymy na ETF-y, na Ethereum, tutaj sytuacja bardzo podobno. Oczywiście nie aż tak na dużą skalę, to jednak jak na Ethereum, jak na płynność na Ethereum, jest to oczywiście informacja negatywna, aczkolwiek znów BlackRock nie panikuje, BlackRock skupuje małymi łyżeczkami. To jednak, co łącznie doprowadza do tego, patrząc na same ETF-y na Bitcoinie, że wszystkie ETF-y osiągnęły milion bitcoinów. Kiedy ETF-y wystartowały, rozmawialiśmy o tym, kiedy potencjalnie może to się wydarzyć, i większość osób uważała, że poczekamy lata na tego typu skup. Mija jednak około 9 miesięcy i ten wynik jest osiągnięty. I znów. ETF na Bitcoinie absolutnie pobił wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o ETF, -y, jakiekolwiek ETF-y kiedykolwiek powstały. Więc patrząc na duży kapitał, zdecydowanie jedna jaskółka, jaką były negatywne, bardzo negatywne przepływy dnia wczorajszego, wiosny ani zimy w tym przypadku nie czyni. Natomiast warto zwrócić uwagę, co robią inne podmioty. I tak MicroStrategy wypuszcza plan, w którym Informują, że chcą łącznie do roku 2027 skupić łącznie 42 miliardy dolarów w Bitcoinie. To jednak, jeżeli faktycznie trend popytu się utrzyma wśród instytucji oraz wśród inwestorów indywidualnych, wśród korporacji, ponieważ nie zapominajmy, już w grudniu FASP wchodzi w życie. FASP są to w dużym skrócie. Takie formy księgowania, które pozwalają w łatwy sposób korporacjom wrzucić bitcoina na balance sheet. Do tej pory nie jest jeszcze to do końca możliwe. Wśród wielu, bardzo dużych korporacji, w tym roku jednak jeszcze się to zmienia. Co może być, co jest uznawane przez wielu, jako potencjalny katalizator dalszych wzrostów na bitcoinie, i to całkiem dużych. Wzrostu. Więc, jeżeli cena będzie rosła, no raczej aż tyle bitcoinów, microstrategy skupić się. Nie uda to jednak, nie mam wątpliwości, obserwując Michaela Saylora, że będzie on dążył do tego, żeby jak najwięcej bitcoinów mieć. Pytanie jednak, co wydarzy się z ceną? Biorąc pod uwagę to, w jakim tempie bitcoiny opuszczają giełdy, sporo osób zaczyna rozmawiać o kryzysie. Płynności. I owszem, w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie wiem, czy wiesz, ale 80% bitcoinów nie ruszyło się z portfeli. Do tego, jeżeli dołożymy fakt, że coraz mniej bitcoinów jest na giełdach, coraz więcej osób przesyła je na portfele prywatne, prawdopodobnie, aby hodlować nieco dłużej, faktycznie ten szok podażowy jest możliwy, to jednak pamiętajcie, na giełdach wciąż jest ponad 2,5 miliona bitcoinów, które mogą po prostu zdewastować dosłownie ten rynek. Wciąż moim zdaniem na koniec dnia liczy się płynność oraz oczekiwania od tego co będą robić dalej, chociażby Fed czy też nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. A te karty dopiero będą odkrywane w ciągu kolejnych dni, w ciągu kolejnych miesięcy. Jeżeli spojrzymy na CME Watch to widzimy, że 98% szans mamy na to, że stopy procentowe zostaną obniżone o 25 punktów bazowych. Idąc dalej, mamy kolejne małe obniżki miesiąc w miesiąc, i na razie inwestorzy obstawiają, że za rok dojdziemy do około 3,5%, jeżeli chodzi o bazę stóp procentowych, co jest wciąż tak naprawdę dość wysokim poziomem. A pamiętajmy, że rynki działają z opóźnieniem, tak samo jak inflację zobaczyliśmy na kilka kwartałów po wydarzeniach z roku 2020, kiedy mieliśmy zerowe stopy procentowe, kiedy mieliśmy luzowanie, kiedy mieliśmy dodruk, tak samo w tym przypadku to, że Fed teraz zaczyna obniżać moim zdaniem jest to jak najbardziej dobre dla potencjalnego podtrzymania rynku. Pytanie jednak czy się nie spóźnili. A mają dość nieciekawy rekord, jeżeli chodzi o zgadywanie momentów, w którym faktycznie zmiany wysokości 100% należy czynić. Być może lekcje wyciągnęli, być może okaże się to skuteczne. Tego nie wiemy, jednak zdecydowanie będziemy tego doświadczać. Wiedźcie, że po prostu rynek stara się cały czas te przewidywania wyceniać na wykresach. A te przewidywania z kolei są bardzo zmienne, bardzo niestabilne, w zależności od tego, jakie informacje płyną do nas z rynku. I owszem, dzisiaj mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że do jutra wyników nie poznamy, to jednak 7 listopada mamy właśnie kolejne spotkanie FOMC. Więc czego jestem pewien, to tego, że w ciągu kolejnych dni będziemy mieli prawdziwe zatrzęsienie. Zmienności będzie na rynkach naprawdę się działo, z czego na pewno będą chciały skorzystać osoby, które zagrywają na dźwigni. Robią to bardzo ochoczo w ciągu kilku ostatnich dni, gdzie dosłownie mamy setki milionów dolarów w likwidacjach każdego jednego dnia. Zauważcie, jeżeli wejdziecie sobie na open interest, czyli ilość otwartych pozycji na dźwigniach, zauważcie, jesteśmy Blisko ATH. Mamy ponad 40 miliardów dolarów otwartych pozycji na dźwigniach. A wiecie, co to oznacza? To oznacza tyle, że w przypadku dużego ruchu ceny, który jest wysoce prawdopodobny podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy też podczas ogłoszenia przez Fed kolejnego wyniku stóp procentowych, to sprawi, że na rynek, jeżeli. Te wyniki będą negatywne, cena zacznie spadać na rynek, zostaną zrzucone bitcoiny, aby ratować pozycje, czyli rozpoczną się tzw. likwidacje, które będą doprowadzać do kaskadowych spadków. Więc nie da się absolutnie tego przewidzieć, gdzie cena bitcoina się zatrzyma. Dlatego myślę, sporo osób uważa, że jeżeli faktycznie Kamala Harris wygra, przed nami bardzo duże tąpnięcie od razu, ponieważ pojawi się na rynku bardzo dużo. Likwidacji. Jednak z drugiej strony cena Bitcoina może bardzo szybko wyskoczyć w górę, ponieważ ten system działa w dwie strony. Jeżeli cena pójdzie nagle w górę, to wtedy te pozycje, które zabezpieczają shorty, zostaną zlikwidowane, co będzie wypychało cenę Bitcoina sztucznie w sumie jeszcze wyżej w krótkim terminie. Mnie osobiście dźwignia nie interesuje, to jednak ja wychodzę z założenia. Nieważne co myślisz, ważne co robisz. U mnie są na giełdach stablecoiny i mam porozrzucane zamówienia bitcoina w okolicach na obecną chwilę 50-52 tysięcy dolarów, co w sumie się nie zmieniło od jakiegoś czasu. Osobiście uważam, że jest dość małe prawdopodobieństwo, że będziemy zjeżdżać niżej, natomiast jeżeli ten poziom zostanie przebity, wtedy znów część stablecoinów wyślę na giełdy, aby ustawić swoje zlecenia w okolicach 40-42 tysięcy dolarów. I tyle. Praktyczne, pragmatyczne podejście. Na obecną chwilę jestem mega zadowolony z tego, co zbudowałem podczas tej BESY i po prostu czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Oraz druga sprawa, jeżeli chodzi o altcoiny, jestem gotów, aby pozycje na altcoinach powiększać. To jednak u mnie warunek, który musi być spełniony, znaczy jeden z warunków to dojście w okolice średniej ceny zakupu altcoinów, które mam u siebie. W portfelu. Na niektórych jestem już bardzo blisko, na innych jeszcze dość sporo brakuje. I jeżeli faktycznie zejdę poniżej, będę mógł dalej uśredniać cenę zakupu w dół. W tym przypadku chętnie to zrobię. Oczywiście, jeżeli to się wydarzy, poinformuję Was o tym na moim telegramie. Zanim jednak przejdziemy. Dalej szybkie info od partnera odcinka, czyli od Zen. Na obecną chwilę to mój główny osobisty wybór, jeżeli chodzi o wypłacanie złotówek z giełd w sposób natychmiastowy i darmowy, co pokazuję chociażby w tym materiale na kanale Kryptomisja. Jeżeli chcesz przetestować wszystkie benefity karty Zen, możesz za darmo testować konto Platinium przez kolejne 60 dni. Wystarczy, że podczas rejestracji wpiszesz dużymi literami hasło. Ostapowicz. Ważne, musisz to zrobić podczas rejestracji i musi to być dużymi literami. Później nie da się tego po prostu zrobić. Poza tym Zen to fintech z korzeniami polskimi, który podlega pod Litewski Bank Centralny i przez ten bank jest także kontrolowany. A jeżeli chodzi o mnie, ja karty Zen używam od lipca zeszłego. Roku. Jak już wspomniałam, głównie do tego, aby transferować złotówki z i na giełdy krypto. Natomiast dziś służy mi także do codziennych zakupów oraz jako karta wielowalutowa, zwłaszcza kiedy podróżuję, ponieważ dzięki tej karcie mogę wymieniać złotówki na inne waluty w bardzo korzystnych kursach. Do tego Zen oferuje bardzo ciekawy program cashbacków z bardzo długą listą partnerów, u których najprawdopodobniej i tak robisz zakupy. Do tego dochodzą jeszcze przedłużone gwarancje na elektronikę oraz wiele więcej. Dlatego Link. Link do aplikacji znajdziecie poniżej w opisie, a na kryptomisja.pl znajdziecie instrukcję, w jaki sposób założyć tutaj konto. A teraz lecimy dalej z informacjami. Zbierając informacje do tego materiału, miałem naprawdę bardzo duży problem, aby wybrać te najważniejsze. Znalazłem kilkadziesiąt bardzo ważnych wiadomości i wybrałem z tego około 10, które chciałbym dla Was przekazać. Są to wiadomości z cyklu PUZLE. Adopcji, czyli jak co tydzień, mamy taki segment, gdzie rozmawiamy o tym, co się dzieje na rynku kryptowalut, co sugeruje nam, że rynek krypto cały czas zmierza w kierunku pełnej globalnej adopcji. I te rzeczy, które zebrałam w tym tygodniu, i ilość tych rzeczy po prostu jest zatrważająca. Dlatego też myślę, zostańcie do końca, ponieważ na koniec mam mega ciekawy wniosek. Zaczynamy na początek. Pierwszy fundusz emerytalny w Wielkiej Brytanii robi 3% alokację w Bitcoinie. Dobre czy dobre? Emerytura z Bitcoina w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, która niesłynie może z najprzyjaźniejszych regulacji kryptowalutą, to jednak mamy firmę Cartwright, która to doradza funduszom emerytalnym. Nie chcieli zdradzić, który to fundusz emerytalny zrobił tego typu zakupy. To jednak doradzają oni wielu funduszom. Emerytalnym. Ciekawostką jest, że ten fundusz alokując zaledwie 3%, alokował 50 milionów funtów, co myślę, że na dobry początek jest kwotą dość znaczącą, ponieważ jeszcze kilka lat temu, jeżeli rozmawialiśmy o tym, czy rządy, korporacje, czy też chociażby fundusze emerytalne będą kupowały bitcoina, znów większość osób mówiła, że nigdy, przenigdy to się nie wydarzy. I kiedy Pojawiały się pierwsze informacje, powiedzmy, z rynków wschodzących. Ludzie mówili, że te gospodarki nie są znaczące. Teraz Stany Zjednoczone, teraz Wielka Brytania. Sami musicie dla siebie odpowiedzieć, czy to jest dobra informacja dla przyszłości rynku krypto, czy też nie. Jakby mało było tego, mamy kolejny stan. Stan Michigan oraz także fundusz emerytalny z tego stanu, który zainwestował w bitcoina i nie tylko. Co ciekawe, Fundusz emerytalny z Michigan zainwestował 7 milionów dolarów w bitcoiny poprzez ETF-y, ale uwaga, zainwestował także 10 milionów dolarów w Ethereum poprzez ETF-y. Więc widzimy, że nie tylko wieloryby, czy też instytucje nie skreśliły jeszcze Ethereum, mało tego, nawet fundusz emerytalny i to ze Stanów Zjednoczonych, z największej gospodarki świata dokłada Ethera do portfela. Moim zdaniem informacja bardzo bycza, znów długoterminowo, ponieważ... Też tutaj często to usłyszycie. Nie zawsze to, co widzisz na wykresie, odzwierciedla to, co faktycznie na rynku się dzieje. Ceny to najczęściej są emocje. Ja jednak wychodzę z założenia, że cena wcześniej czy później adopcję dogoni. Widzieliśmy to w przypadku technologii internetu, kiedy się pojawiała, i widzimy to dokładnie samo na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. I tutaj Żadnych odstępstw od tej reguły, moim zdaniem prywatnym, nie będzie idąc dalej w kolejne lata z kryptowalutami. Kolejna firma z branży zdrowia, Semmler Scientific, dokłada kolejne bitcoiny do swojej puli i już mają 1058. Ta lista firm, które posiadają bitcoiny jeszcze nie jest zbyt duża, to ja osobiście jestem przekonany, zwłaszcza po tym jak wejdą nowe zasady od FASB, że faktycznie będzie tutaj coraz więcej korporacji, które będą bitcoina wrzucać na swój balans. Sheet. Idąc dalej, mamy tutaj kandydata na wiceprezydenta, który także ostatnio otworzył swoje papiery i pokazał, że posiada między 250 tysięcy a 500 tysięcy dolarów w bitcoinie. Potencjalny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych posiada bitcoiny. Prezydent były i być może przyszły znów prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, także jest zaangażowany w kryptowaluty i jest mocno pro-kryptowalutowym. To jednak nie jest wszystko, ponieważ UBS wypuszcza stokanizowany fundusz. I co ciekawe, jak to cytują eksperci, dzięki temu Ethereum staje się sercem Tratwaj. Czyli mamy tutaj rynek tradycyjnych finansów i fundusze, które się budują, są budowane na Ethereum. A jeżeli mówimy o UBS, jest to 20 największy bank na świecie, jednak, jest to największy bank szwajcarski. I znów mówiąc o adopcji, mówiąc o kraju, jakim jest Szwajcaria, mam nadzieję, że rozumiecie, że nie jest to Mozambik, jeżeli chodzi o Gospodarkę i ważność tej gospodarki na świecie. Idziemy dalej. Mamy 21 shares, czyli kolejnego aplikanta o ETF na XRP. Ja osobiście uważam, że poczekamy jeszcze na ETF-y na innych altcoinach dopiero do kolejnego cyklu. To są tylko i wyłącznie spekulacje. Jeżeli wydarzy się wcześniej, super, podnieci to nieco ogień. Który myślę, sprawi, że altcoiny będą miały się jeszcze lepiej w tym cyklu, ponieważ moim zdaniem altcoiny wcale nie są skreślone i chociażby działania różnych korporacji, różnych banków wskazują na to, że absolutnie nie skreślają samego Ethereum, a jeżeli nie skreślają Ethereum, moim zdaniem reszta altcoinów oberwie pozytywnie rykoszetem. Departament Skarbu Państwa w Stanach Zjednoczonych zauważają, że blockchain może poprawić cały system finansowy płatności. Czy też warstwę zatwierdzającą transakcję, szybkość transakcji oraz koszta. Wygląda na to, że ktoś z Departamentu Skarbu w końcu zaczął oglądać moje materiały. A Tak, na serio, myślę, że no, dla osób, które są zaangażowane w rynek krypto, które rozumieją technologię blockchain, rozumieją, że ona rozwiązuje konkretnie te problemy od dawna. Ja osobiście rozumiem, dlaczego korporacje czy też państwa zwlekają, ponieważ Należało poczekać do pewnego poziomu adopcji tego rynku. Musiał być zrobiony tak zwany stress test, i wciąż myślę, że jesteśmy na takim etapie w rynku krypto, gdzie wciąż rynek krypto jest oczyszczany. Mówiąc delikatnie, z tych nieuczciwych graczy. Ostatnio takie wydarzenie miało miejsce podczas upadku Celsjusza, FTX-a czy też Luny. Tutaj jednak myślę, że nie jest jeszcze to koniec walki. I żeby na dobre rynek krypto mógł zagościć w gospodarkach całego świata, tutaj będą musiały zostać wprowadzone niestety nieco bardziej restrykcyjne, Regulacje. Finalnie jednak, pomimo tego, że bardzo często obserwując regulacje, martwimy się, czy przypadkiem te regulacje nie zablokują rynku kryptowalut, to finalnie okazuje się, że te regulacje sprzyjają rozwojowi rynku. Krypto w większości przypadków, to tutaj oczywiście trzeba to podkreślić, ponieważ nie wszystkie instytucje rządowe są przychylne dalej kryptowalutom, a niektórzy politycy niechętnie wciąż ten rynek całkowicie by skreślili. Tutaj ja się jednak powtórzę: z technologią żaden polityk jeszcze nie wygrał. Lecimy dalej. Komitet Doradczy Skarbu Państwa wzywa, aby zamieniać stablecoiny na CBDC, więc wiedzcie, że to zagrożenie cały czas jest realne. Wprowadzenie CBDC jest to, myślę, taki już ostatni zwiastun pełnej kontroli społeczeństwa. Tak długo, jak będziemy mieli legalnego bitcoina, będziemy mogli nim obracać, zostaje w naszych rękach wciąż sporo prywatności. CBDC zabierają całkowicie nie tylko prywatność, ale przede wszystkim Wolność. I tutaj dla osób, które jeszcze tego nie rozumieją, zachęcam, abyście odrobili lekcję, czym konkretnie jest CBDC i co negatywnego się wydarzy, jeżeli zostaną one wprowadzone, co się wydarzy dla przeciętnego kowalskiego w Stanach, ale także w Polsce. A jeżeli to zrozumiecie, to też zrozumiecie, dlaczego byłoby raczej korzystne dla nas wszystkich, żeby jednak wygrał Trump, przynajmniej w krótkim terminie, ponieważ ten Mówił bardzo jasno i wyraźnie: oczywiście, chyba że kłamał, że CBDC nie zostaną wprowadzone. On rozumie, koleś ma ponad 70 lat i rozumie, czym są CBDC i jakim są zagrożeniem dla społeczności. Oczywiście, że niektórzy politycy chcą CBDC, ponieważ oni cały czas pragną coraz więcej władzy, coraz więcej kontroli, a CBDC jest do tego idealnym narzędziem. Jak jednak zagłosują Amerykanie? Zobaczymy, nic nam tak naprawdę do tego, my możemy sobie tutaj podyskutować o tym, kto kogo by wolał, jednak to nie będzie miało żadnego większego znaczenia. Pytanie, czy faktycznie wybory będą legitne, czy nie zostaną sfałszowane i czy nie będzie jakiegoś alternatywnego scenariusza po tych wyborach, którego nikt się jeszcze nie spodziewa. Naprawdę bardzo ciekawe dni oraz tygodnie przed nami. Lecimy jednak dalej. Puzzle adopcji. Mamy Departament Skarbu Państwa znów w Stanach Zjednoczonych, którzy rozmawiają o tokenizacji papierów wartościowych. Widzieliśmy to już w przeszłości, te jednak tematy Coraz częściej się pojawiają w mediach. Widzimy bardzo wyraźnie, że technologią blockchain zainteresowani są absolutnie. Wszyscy tutaj jednak ciekawostką jest to, że zauważają oni w końcu, jak bardzo ważne są stablecoiny. Zauważają, jak dużo obligacji skarbowych posiadają te stablecoiny, ponieważ Tether i USDC posiadają łącznie razem 120 miliardów dolarów w tychże obligacjach i zauważają, że dla obligacji będzie to cały czas bardzo znaczący element. A jako że dług Stanów Zjednoczonych rośnie, obligacji będzie coraz więcej, a coraz to kolejne państwa rezygnują z ich kupowania, pozbywają się ich wręcz ze swojego portfolio, jak chociażby Chiny, myślę, że Stany po prostu potrzebują stablecoinów które mają się cały czas bardzo dobrze, trend jest cały czas wzrostowy, po prostu potrzebują tego rynku, aby ratować także gospodarkę, przynajmniej w krótkim terminie. I wygląda na to, że wiele korporacji to rozumie. Mamy Robin Hooda, Krakena oraz Paxosa, które wspólnie wypuszczają globalną sieć. Stablecoinów opartych na dolarze. Lecimy dalej. Tether wypuszcza stablecoina na tonie spegowanego z Dirhamem. Mówimy tutaj oczywiście o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc nie tylko Stany, ale także mówimy o Bliskim Wschodzie. Lecimy dalej. Binance wchodzi w partnerstwo z Amazon Web Services po to, aby przeprowadzać jeszcze szybsze oraz jeszcze bezpieczniejsze KYC. Ponieważ jeżeli spojrzycie, w jakim tempie rośnie liczba użytkowników Binance, jest to bardzo imponujące i są to miliony nowych osób miesięcznie. Franklin Templeton, czyli dość znacząca instytucja finansowa w Stanach Zjednoczonych, także wypuszcza kolejny fundusz, stokonizowany fundusz, tym razem na sieci Base. Base, L2 od Coinbase'a, a z drugiej strony Base, jest to L2, która ma na celu skalowanie Ethereum, więc znów dla ETH pośrednio bardzo dobra informacja. Oraz oczywiście bardzo dobra informacja dla samej adopcji. I na koniec informacja: według niektórych ekspertów, Ethereum jest jak Amazon w latach 90. I tutaj chciałbym dać Wam pewną perspektywę. Ponieważ jeżeli czytacie jakieś książki finansowe, cofniecie się do lat 90., 2000 i zobaczycie chociażby, jak wyglądały kapitalizacje rynkowe firm, największych firm. Na świecie, zauważcie, powiedzmy, dajmy na to: niech to będzie rok początek lat 90., największa firma na świecie ExxonMobil 75 miliardów dolarów. Waszym zdaniem, ilu było inwestorów, którzy przewidywali, że w ciągu kolejnych 30 lat kapitalizacja rynkowa największej firmy będzie kilkudziesięciokrotnie większa, a z drugiej strony to obstawiał, że będą to spółki technologiczne. Mały spoiler? Praktycznie nikt. Wygląda na to, że my ludzie bardzo nieumiejętnie potrafimy przewidywać rzeczy, które opierają się o wzrost wykładniczy, ponieważ wzrostem wykładniczym charakteryzuje się obecny system finansowy i on cały czas się powiększa. Dlatego dzisiaj, patrząc na Apple, który ma ponad 3%, i3 biliona dolarów kapitalizacji rynkowej, więc że w tamtych czasach nikt, absolutnie nikt nie przewidywał, że jakakolwiek firma będzie miała tak wysoką kapitalizację. Nie mówiąc już o tym, że będą to spółki technologiczne. Miej jednak kilka, kilkanaście lat, i tutaj zaczyna już czołóweczka nam się bardzo mocno zmieniać. Pojawia się Apple, pojawiają się inne firmy, które są. Z rynków technologicznych. I teraz mamy kolejną rewolucję. Mamy kryptowaluty. Nikt nie przewiduje tego, że w czołówce znajdą się Kryptowaluty. Pomimo tego, że bitcoin już jest tutaj gdzieś w czołówce, co jest gigantycznym wynikiem, jednak nikt praktycznie nie obstawia, że altcoiny będą w top 10. Ja jednak uważam, że w ciągu kolejnych 10, 15, 20 lat będzie tutaj większość firm opartych na blockchainie. No chyba, że te firmy w pełni zaimplementują technologię blockchain, co zresztą już widzimy, że się dzieje. Druga jednak sprawa to taka, że kapitalizacja rynkowa cały czas będzie wykładniczo jednak. Rosnąć. Rozwój technologii sprawia, że świat idzie bardzo szybko do przodu. A z drugiej strony, to, w jaki sposób zbudowany jest obecny system finansowy, będzie powodowało to, że wyceny największych spółek na świecie cały czas będą zmierzały w kierunku północnym. Oczywiście, że będą korekty, oczywiście, że będą recesje, jest to część obecnego systemu finansowego. Natomiast jako, że pieniądz, tradycyjny pieniądz, jaki znamy, cały czas się rozrasta, nie jest niczym dziwnym, aby. Dziś rozmawiać o tym, że wyceny na rynkach, jakie będziemy widzieć za 10 lat, to nie będzie tylko przetasowanie w top 10 kto jest pierwszy, kto drugi, kto trzeci ale zdecydowanie te liczby będą 5, 10, 20 krotnie większe. I jeżeli dzisiaj obserwujesz rynek kryptowalut i uważasz, że kapitalizacja rynkowa bitcoina na poziomie 1,6 biliona dolarów jest to dużo, poczekaj 10 lat. Zdziwisz się, jak wygląda te top 10, ile jest tutaj projektów krypto, jakie kapitalizacje rynkowe osiągają. Tak samo jak mało kto był w stanie przewidzieć, w jaki sposób będzie rozwijał się rynek tradycyjny i jakie będą tutaj przetasowania, tak samo dzisiaj mało kto jest w stanie wyobrazić sobie, to, co wydarzy się w kolejnych 5-10 latach. Nie ma jednak wątpliwości, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie puzle adopcji, jakie cały czas obserwujemy, biorąc pod uwagę dane on-chain oraz ogólnie dane ze świata i sprawdzamy, jak wygląda adopcja rynku kryptowalut, cały czas widzimy, że wszystko zmierza w kierunku północnym. Wszystko zmierza do tego, że kryptowaluty staną się ważną częścią, jak i najważniejszą częścią obecnego systemu finansowego. I nie tylko. Pytanie, czy ty wtedy na tym rynku jeszcze będziesz, ponieważ wiele osób oczekuje na to, co wydarzy się na wyborach. Oczekuje na to, czy przypadkiem w ciągu kilku kolejnych godzin cena nie spadnie o kolejne 20%. Moim zdaniem, niezależnie, czy jesteś traderem, czy też spekulantem, warto także mieć strategię długoterminowo. Warto podejść do rynku z głową i pomyśleć nieco szerzej o kryptowalutach w nieco dłuższym terminie. Będzie bujało, to normalne, jednak osobiście nie mam wątpliwości co do tego, że kryptowaluty za 10 lat, za 5 lat, za 10, 15 lat będą dużo dalej. Nie tylko pod kątem adopcji, ale także wycen niż są dzisiaj. Dlatego, jeżeli dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, koniecznie obejrzyj ten materiał, który pomoże Tobie postawić te kroki w najlepszy możliwy sposób, abyś po prostu był tu na rynku z nami, kiedy i jeśli. Faktycznie ten złoty czas dla kryptowalut nadejdzie. Pytanie, czy ty uważasz, że jest to możliwe? Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.